rzeszów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Witam Państwa bardzo serdecznie. Justyna Rzuczek, Rzeszów24, oczywiście P24. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem dziś jest Damian Szubart, kandydat na burmistrza Komitetu Wyborczego Wyborców Łańcut Łączy, obecnie radny w Radzie Miasta Łańcuta. I naczelnik Wydziału Komunikacji w Powiecie Łańcuckim. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa serdecznie. No właśnie, zacznijmy od tej y, decyzji y, o kandydowaniu. Y, czy to była prosta decyzja dla pana, czy po prostu była oczywista? Czy długo pan się zastanawiał? Znaczy, ona była trudna, ale z takich względów y, niepolitycznych, czy merytorycznych, czy ja się będę nadawał, czy nie będę, bo jeżeli kandyduję, to oczywiście. Twierdzę z całą pewnością, że się nadaje na to stanowisko. Ona była trudna dlatego, że moja żona walczy z nowotworem od czterech lat i myśmy czekali do połowy stycznia yy, na wyniki badań. Jeżeli one będą dobre, ja mogę się zastanawiać nad dalszą pracą i yy, zupełnie innym charakterze nad startowaniem. Jeżeli by były złe, byśmy nie rozmawiali w tej chwili, czy jest dobrze, nawet bardzo dobrze, ja mogę kandydować, możemy myśleć o przyszłości. Bardzo się cieszę, że, że wszystko idzie w dobrym kierunku. A zapytam o Pana kompetencje teraz, właśnie pod kątem bycia burmistrzem. Gdyby Pan mógł nazwać siebie jakimś ekspertem bądź znawcą w jakiejś dziedzinie, to co by to było? Pani redaktor, no tak, skończyłem prawo. To jest taka rzecz, powiedzmy, dosyć powszechna. Tych prawników mamy dużo. Później studia podyplomowe z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, takie menedżerskie, studia podyplomowe z inżynierii ruchu drogowego. No, służyłem po studiach w żandarmerii wojskowej, zdałem egzamin oficerski. To bardzo akurat dużo daje, bo dużo daje w pewności sposobie traktowania ludzi w postrzeganiu świata, bo tam jednak mieliśmy do czynienia, no, czy miałem do czynienia z pewną ilością zachowań przestępczych. Życzę odpowiedniej reakcji, odpowiedniego ustosunkowania się do tego, tam też przysłuchiwam ludzi. No to są rzeczy, które wydawałoby się może, może i niepotrzebne, czy dla kogoś śmieszne, bardzo, bardzo przydawały się później w tej pracy zawodowej na stanowisko naczelnika, bo ja to stanowisko naczelnika dostałem będąc jeszcze dosyć młodym człowiekiem, bo przed 30 rokiem życia i dostałem wtedy moimi podwładnymi byli ludzie, którzy byli młodsi ode mnie, ale byli też ludzie tuż przed emeryturą i to naprawdę... Później ta żandarmeria procentowała nie tylko to wykształcenie yy, zawodowe, które to wykształcenie na studiach, które zdobyłem, no, ale to nieskromnie, mo, nieskromnie mogę powiedzieć, że jestem ekspertem ruchu drogowego, Eks, no, no jest, no ekspertem w dziedzinie transportu publicznego, który dla miasta jest bardzo ważny, czy w ogóle transportu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, tej organizacji ruchu, którą my na co dzień użytkujemy i o, o, która jest w tej chwili w dużym stopniu, bo na drogach powiatowych i gminnych ode mnie zależna ale która jest bardzo potrzebna też w postrzeganiu i rozwoju miasta. No, no, radzę sobie całkiem nieźle z prawem pracy, z prawem spółek handlowych, z prawem spółdzielczym. No, sporo wiem, bo to jest takie moje hobby o urbanistyce, o, o założeniach y, architektonicznych miasta, o zieleni miejskiej. Mhm, ale nie idzie pan sam do wyborów. Wiemy, że ma pan drużynę i raczy pan wspomnieć o, o tym, ta... że sfeminizowaną drużynę. Bardzo, czy, bardzo, bardzo. Bardzo ciekawą drużynę. Ja mówię, że to jest drużyna wiosenna i dziewiosna, i to jest czas na zmiany, i to jest bardzo ciekawa drużyna, bo ja na 15 kandydatów na radnych mam aż 10 kobiet, co jest ewenementem pewnie, w skali naszego kraju, bo zawsze przy wszystkich wyborach, ja to wiem też z doświadczenia do wyborów parlamentarnych, są problemy z wypełnieniem parytetu. Tutaj nie było żadnego. To ja w pewnym momencie się zastanawiałem, której z kandydatek mógłbym nie wziąć, żeby sobie znaleźć kandydata, żeby ten parytet męski był zachowany. To jest bardzo ciekawe, no też dużo, ja wiem, że to nie jest skromne, ale dużo też y, świadczy o kandydacie na burmistrza, że potrafi przyciągnąć kobiety. A kobiety, jak wiemy doskonale, pani redaktor też to wie, one są bardzo niechętne polityce, bardzo niechętne są w życiu społecznemu. Najlepiej by to od siebie odsuwały, bo postrzegają to jako. Często nieetyczne, a tutaj właśnie mam te, mam te świetne kandydatki, naprawdę bardzo dobrze wykształcone, z świetnym yy, doświadczeniem życiowym. I mamy też kandydatki, które są w przedziale wiekowym różnym. To jest też bardzo ciekawe, bo nie przyciągamy jednego rodzaju kandydatów, czy kandydatek, czy jednej grupy zawodowej. To jest bardzo różny świat ludzi o, o bardzo dużych doświadczeniach, albo o bogatych i dobrych doświadczeniach. A co najciekawsze, to są ludzie, którzy nigdy nie byli związani z polityką, nigdy nie byli radnymi, nigdy nie wiązali się z kimś innym, może dlatego, że nie dostrzegali kogoś sensownego, który mógłby poprowadzić czy współ, współtworzyć z nimi to miasto i je rozwijać. Będąc no. w Radzie Miasta przez ostatnie lata, przyglądał się pan pracy burmistrza, wszystkich urzędników w mieście. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia obecnego burmistrza miasta Wajcuda? Znaczy przyglądał się na tyle, na ile to jest możliwe w zakresie, y, czy, z, czy, czy z możliwości radnego i z tych możliwości, które burmistrz daje, bo to jednak burmistrz w dużym stopniu kształtuje to, co radni mogą się dowiedzieć i to, co, to, co mogą mieszkańcy zobaczyć. No i się okazało. Całkiem niedawno do przestrzeni publicznej y, wypłynęła informacja, że prawdopodobnie, no bo nie widzieliśmy, prawdopodobnie były postępowania i było ich kilka. Przed sądem pracy, ze względu na łamanie ciężkich obowiązków pracodawcy i, i uprawnień pracowniczych, tam doszło do bardzo poważnych naruszeń, które owocowały tym, albo skutkowały tym, że miasto musiało płacić dodatkowe wynagrodzenia, a tutaj chodziło o stanowisko i radcy prawnego, i sekretarza, czyli ludzie, którzy raczej niskiego uposażenia nie mają. I w pewnym momencie mieliśmy sytuację, gdzie w zasadzie byli, mieliśmy dwóch yy, sekretarzy. Jeden powołany przez nowego burmistrza. A drugi zwolniony przez nowego burmistrza, ten poprzedni sekretarz. I my, jako mieszkańcy, musieliśmy za jednego i drugiego płacić. I to nie są tylko wynagrodzenia, bo wiadomo, że od wynagrodzeń są wszelkie świadczenia ZUS-owskie, są podatki. Więc jeżeli tam są kwoty na poziomie 260 tysięcy złotych, no to do tego jeszcze trzeba doliczyć około 100 tysięcy złotych. To akurat radni mogli nie widzieć. Ja wierzę w to, że radni inni, nawet ci związani z aktualnym burmistrzem, o tym też nie wiedzieli, bo. Te pieniądze bardzo łatwo jest w uchwale budżetowej schować, bo one są na tym, na tym dziale wynagrodzeń i my ich nie zobaczymy. Gdyby to były czyste odszkodowania czy wynagrodzenia za, postęp, za prowadzenie postępowań sądowych dla adwokatów czy radców prawnych, to wtedy my je zobaczymy, ale w innych sytuacjach nie, a tam są kwoty akurat duże po tej stronie wynagrodzeniowej. Złożyłem interpelację. Zobaczymy, burmistrz ma termin 14-dniowy, jeden tydzień minął, więc do piątku jeszcze czekamy na wykonanie obowiązku. I wtedy będziemy wiedzieć, czy to są pomówienia, czy to jest, czy to jest prawda i czy doszło do ciężkich naruszeń. Jeżeli one dosz, jeżeli doszło do tych naruszeń, to dla mnie ta osoba nie powinna być burmistrzem. Jest to dosyć poważny cios przedwyborczy dla pana Rafała Kumka. A proszę powiedzieć, tak. Jeszcze poza tym tematem, w jaki sposób y, pana zdaniem, y, jak wyglądała ta współpraca oprócz tego wątku? Znaczy, gdybym nie oceniał źle. Obecnego burmistrza to bym nie kandydował, no bo trzeba by go wtedy poprzeć. Obecny burmistrz bardzo zaniedbał dialog społeczny. On próbował narzucić pewne, pewne sposoby postępowania mieszkańcom czy pewną wizję miasta z zupełnym pominięciem dialogu społecznego i konsultacji z mieszkańcami. I te konsultacje to były tylko tak formalnie. No, odbyły się, było ogłoszenie, ktoś przyszedł, czasem przyszło więcej osób, ale tak naprawdę nic z tymi ludźmi nie rozmawiał w sposób poważny. Dochodziło do sytuacji, że na przykład yy, yy, mamy yy, debatę, to trudno powiedzieć i nazwać to debatą, bo burmistrz proponował rewitalizację rynku. Ta rewitalizacja jest potrzebna, tylko w jakim zakresie on to proponował? Tak naprawdę nic tego nie wiedział, bo pojawiły się w obiegu publicznym wydrukowane przez burmistrza projekty, ja to nazywałem kolorowankami, bo one z projektem nie miały nic wspólnego, gdzie był narysowany plac defilat, jakieś tam Jakaś tam fontanna, zamknięta połowa centrum miasta, także cała komunikacja samochodowa została wyrzucona z centrum miasta i przesunięta na ulicę obok. Tylko, że ona została, wiadomo, że ona się nie zmniejszyła ona została wyrzucona, czyli tam, gdzie mieliśmy ten ruch w miarę unormowany, to on nagle się tu znikał zupełnie i tworzyła się pustynia. I brak takiego swobodnego dostępu do sklepów czy do przedsiębiorców, którzy przecież są w bardzo trudnym okresie i po tym pandemicznym, i, i w ogóle jest sytuacja niezbyt, yy, niezbyt łatwa dla przedsiębiorców w takim małym miasteczku, akumulował ten ruch zaraz obok, gdzie te drogi też nie były przystosowane, i, i to była sytuacja czy znaczy jest sytuacja bardzo dziwna, bo. Teraz w ramach tej rewitalizacji pseudo były podjęte prace archeologiczne i w wyniku tych prac archeologicznych powstała wielka dziura na środku rynku i burmistrz wykonuje tam, ja to nazywam szklaną trumienką, niektórzy oknem życia, no więc jest położone szkoły i widać fragmenty fundamentów dawnego, dawnego ratusza, który w ocenie historyków i historyków sztuki czymś nadzwyczajnym nie był i Robienie z tego atrakcji turystycznej jest zupełnie bez sensu, tym bardziej, że to nie jest, ba nie jest mały koszt. Dla nas atrakcją turystyczną jest Zamek. To jest coś wspaniałego, od którego jesteśmy w jakim stopniu uzależnieni, ale my powinniśmy go promować, a jednak tej promocji w mieście akurat za bardzo nie ma czy współpracy z tym Muzeum Zamkiem. No to częściowo nawiązaliśmy do kolejnego mojego pytania, czyli do programu, bo tutaj już yy, pokazując, jakby. To, co do Pana, pana do tej pory e, nurtuje, e, pewnie nasuwa się program. Czy może Pan nam zdradzić, co w tym momencie proponuje Pan i Pan na komitet łańcuch łączy? Znaczy, to jest już taki okres, że nie ma się co ukrywać z, z programami, bo i tak każdy z nas po, powoli będzie musiał te programy przedstawiać. I dla mnie to, co jest najważniejsze dla, w mieście do zrobienia, to jest uspokojenie nastrojów społecznych. My musimy ponownie, my jako władze miejskie, musimy zdobyć ponownie zaufanie ludzi. I ludzie muszą zrozumieć, że burmistrz to nie jest jakiś tam kacyk, władca, który sobie rządzi oddzielnie miastem, tylko to jest jeden z nich. On, musi, on z nimi ma współpracować. On jest ich partnerem. I my chcemy ten szacunek wzajemny władzy i mieszkańców odbudować. I moim marzeniem jest stworzenie a to był pomysł mojej koleżanki Nomenoman. Marzena ma na imię, jest utworzenie w łańcuchu takiego centrum dialogu miejskiego. To będzie takie połączenie rady dialogu społecznego i finkfanku, takie jak Urban Lab w Rzeszowie. Tylko to nie w tym sensie jak Urban Lab w Rzeszowie, ale w tym, że jest finkfankiem i sposobem myślenia, czy myślenia na przyszłość o mieście, o teraźniejszości, też omawiania takiego problemu. Ja chciałbym, żeby właśnie na przedsiębiorcy, społecznicy mogli sobie spokojnie porozmawiać, mogli nam proponować. Jakieś, jakieś cele rozwojowe tego miasta, które oni widzą, bo nie zawsze władza czy, czy burmistrz, czy radni nie zawsze postrzegają to samo, co ten, co, co ci ludzie, którzy z tą władzą nie mają nic wspólnego. I to nie będzie nic kosztownego dla miasta, bo wystarczy tylko wyłączyć do obsługi takiego ciała, jednego pracownika z promocją, akurat promocji w Urzędzie Miasta mamy niesamowicie rozbudowaną, a ta promocja ja bym miał pretensję, żeby to była promocja rozbudowana, tylko żeby ona promowała miasta. Ona się zajmuje przede wszystkim promowaniem osoby burmistrza, więc burmistrz się pojawia na każdym evencie, na każdym spotkaniu sportowym, szkolnym, na każdym odczycie jest i jest w, ka w, każdym, w każdym poście internetowym. Jest promowany nie burmistrz jako organ, tylko burmistrz jako osoba. Więc ja akurat chciałbym takiej promocji mojej osoby uniknąć i to będzie na pewno. Funkcjonowała jako działania organu, nie Tamiana Szubarta, bo to nie jest moje, moje prywatne miasto. I dochodzisz do, do tej sytuacji, że my na przykład mamy telewizję w łańcuchu, ona była kiedyś telewizją łańcu, telewizję miejską, ona kiedyś była przy Miejskim Domu Kultury. Z tego Miejskiego Domu Kultury została przeniesiona i stała się wydziałem w Urzędzie Miasta i zajmuje się tylko i wyłącznie promowaniem pana Rafała. Mm -hmm. to jeśli chodzi o ale... element społeczeństwa, tak? I to jeszcze może pan dokończyć, oczywiście. To jest ten element społeczeństwa, ale my jeszcze chcemy, chcemy zachęcać tych mieszkańców, żeby nam uczestniczyli sesja Rady, bo ludzie na sesje Rady nie przychodzą. Oni tego nawet nie chcą słuchać, bo to, bo to ich bardzo nudzi. Bo oni nie czują tego związku z władzą. Chcemy, żeby zaczęli przychodzić nam na komisje, na spotkania rad osiedlowych. Może się nam to uda. I chcemy utworzyć budżet obywatelski, to jest małe miasto. Ale mimo wszystko taki czynnik wpływu tych ludzi jest potrzebny, żeby im dać jakiś fragment, że oni mogą o tym budżecie w sposób bezpośredni, bezpośredni decydować. Dla mnie już wspomniałem o Muzeum Zamku. Tej współpracy z Muzeum Zamku my nie mamy żadnego. To nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli skansen na wzór galicyjskiego miasteczka tam z początku XX wieku, tylko żebyśmy w sposób rozsądny to współpracę z zamkiem nawiązali w sposób rozsądny w oparciu o to, bo ten zamek nas definiuje i my nie jesteśmy w stanie uniknąć yy, yy, w ogóle myślenia o Łańcucie inaczej niż przy, przez pryzmat i przy, przez porównanie do muzeum zamku, żebyśmy potrafili dostosować charakter miasta tego naszego małego miasteczka właśnie i powiązanie go ładnie z tym muzeum. A jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, wiemy, że teraz dużo się dzieje w Łańcucie. Duże inwestycje drogowe. Tak, nie. Czy to nie czy to będzie duży... wystarczające? A czy to są duże inwestycje drogowe? My mamy duże inwestycje, ale samorządu wojewódzkiego. To nie są inwestycje miejskie. Miasto nie jest to zaangażowane. W małym stopniu dołożyło się do tych inwestycji wojewódzkich. Nie miało tak naprawdę na nie wpływu, bo było jednym z organów opiniujących. Te decyzje powstały jeszcze przed tą kadencją, dużo wcześniej. No to mamy tą budowę skrzyżowania bezkolizyjnego między linią kolejową 91 a drogą wojewódzką 877 i mamy ten łącznik, który nam łączy węzeł autostradowy autostrady numer 4 z drogą 94. Ale to nie są inwestycje miejskie. One są bardzo duże, one są kosztowne, ale to są inwestycje samorządu województwa podkarpackiego. Miasto ma z tym tyle wspólnego, że jest na terenie miasta i opiniowało częściowo, bo wodnica biegnie też po terenie dwóch innych gmin. Zatem co do... tutaj pytanie właśnie o inwestycje inne miasta właśnie w kontekście komunikacji. Jakie Pan widzi perspektywy? One są tak naprawdę cały czas to są inwestycje, które wynikają z nadzwyczaj... ze zwyczajnego zużycia, bo myśmy w tej kadencji nie przeprowadzili nadzwyczajnych inwestycji drogowych. Myśmy wykonali nakładki w dużej Ilości dróg. To prawda, pozyskując na przykład pieniądze yy, z tego funduszu antykowidowego, ale one na tym, w tym charakterze polegały. No Trudno się chwalić takimi inwestycjami, bo to jest zadanie własne, to jest zadanie To nie jest nic nadzwyczajnego. To, że burmistrz wykonał y, naprawę drogi, która stała się dziurawa. To nie jest nic, co powala, to nie jest nic takiego, co trzeba by się strasznie tym chwalić. Jakie inwestycje? Tu na pewno są inwestycje społeczne, bo one są zaniedbane całkowicie. My mamy oszczędności na edukacji, których oszczędności nie możemy stosować, bo, bo na przykład burmistrz stara się zaoszczędzić na nadgodzinach dla nauczycieli, w pewien sposób naciągając, tak kiedyś to się mówiło, falandyzując prawo, w ten sposób, że on te oszczędności pozyskuje, a nauczyciele tak by nie dostawali wynagrodzenia za nadgodziny, które. Które wypracowywują. My musimy właśnie zainwestować w to, przede wszystkim w to, bo to czy my. A to do inwestycji drogowych jeszcze wrócę, ale dla nas te inwestycje edukacyjne czy w edukację są najważniejsze, bo myśmy powinni dać się rozwinąć naszym dzieciom. Powinniśmy wypracować jak najwięcej godzin pozalekcyjnych, jeżeli to jest tylko możliwe. Dodatkowe zajęcia w mdk których teraz też tak wiele nie ma, bo się na tym oszczędza. Myśmy powinni zainwestować. To myślenie nieco abstrakcyjne, yy, malarstwo, niech te dzieci się uczą, niech zaczną funkcjonować, nie, nie tylko myślą na pamięć, tylko żeby zaczęły funkcjonować w tym świecie, że znajdują rozwiązania. I to nam na pewno zaprocentuje. Ale co do tych inwestycji drogowych. Mamy tak zbudowany przy ostatniej, ostatniej kadencji rządowej, tej kadencji, gdzie, gdzie, gdzie władze sprawował PIS, że w porównaniu do poprzedniej, że utworzono dużą ilość funduszy celowych. I te fundusze celowe, rządowe czy marszałkowskie ogłaszają sobie konkursy i każda gmina składa wnioski na te konkursy. Czyli tam na poprawę bezpieczeństwa ruchu może być do funduszu Stasiaka na, do dróg lokalnych, na drogi. No i sobie składa, a składa sobie wnioski, a poziom wykształcenia, umiejętności pracowników w poszczególnych gminach jest bardzo zbliżony. Tam nie ma geniuszów w jednej gminie i słabych urzędników w drugiej. Oni są wszyscy podobni, bo my przez te 20 lat bycia w Unii Europejskiej zdążyliśmy sobie tak wykształcić kadry, że one już składają wnioski prawidłowe. I teraz tylko kwestia, ile jest pieniędzy na funduszu i która gmina się załapie. Bo yy, tak jak się często pojawiało, teraz troszkę mniej, bo akurat obecna koalicja stara się tak mnie patować. Jak pani na pewno pamięta, pojawiały się zawsze jakiś dobry wujek w postaci posła albo wojewody czy marszałka. Przychodził, przynosił taki kartonowy czegi, pokazywał: Przywiozłem wam tam 10 milionów na budowę drogi, 12 milionów na wybudowanie yy, hali sportowej. No ale on przecież niczego nie przywoził, bo, bo, bo cały ten budżet i te wszystkie fundusze były i tak wyliczone, że każdy. Każdy musiał coś dostać, i każdy na coś złożył, i sobie, i sobie to zrobił. I to nie jest sytuacja, że sobie burmistrz zaplanuje: dziś wyremontujemy drogi na ścianie wschodniej miasta, jutro na południowej. Tylko niestety to jest uzależnione, a to nie jest wina burmistrza oczywiście, tylko systemu. Nie jesteśmy w stanie tak bardzo sensownie tego planować, bo ten budżet jest ograniczony właśnie przez tą celowość funduszy, które są funduszami rządowymi. Rozmawiajmy troszkę o przyszłości o tym, jak widzi Pan łańcut za 10-15 lat. Co jest do zrobienia? Czego Pan oczekuje? Znaczy, ja mam nadzieję, że nam ta inwestycja w edukację, którą ja bardzo chcę i w tej konsultacje społeczne, czy ten dialog społeczny nam zaowocuje. I my w przyszłości ten łańcuch będziemy widzieć bardziej zielony, z rozsądniejszymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, bo My na przykład mamy bardzo zaniedbany transport publiczny, gdzie miasto nie wykonuje w ogóle transportu publicznego, choć jest do tego zobowiązane, bo to jest, to jest zadanie własne. Od dwóch lat nawet nie współfinansuje, bo tam były w małych kwotach na poziomie 60 tysięcy rocznie. Nie współfinansuje tego zbiorowego transportu publicznego na terenie powiatu, bo burmistrz uważa, że transport publiczny jest miastu niepotrzebny, a dla mnie to jest absurd, bo transport publiczny jest jednym z elementów, który to miasto rozwija, bo jeżeli chcemy być, nawet takie małe miasto, chcemy być jakąś stolicą powiatu, stolicą regionu tego naszego mikroregionu, to musimy tych ludzi do siebie przywozić z tych wiosek dookoła. A jak my je chcemy przywozić, to ten transport jest nam niezbędny nie już z jakichś względów czysto ekologicznych. Tylko z czystej pragmatyki, bo jeżeli oni nam przyjeżdżają samochodami, to nam miejsca parkingowe zajmują i oni nam blokują miasto. I my zamiast mieszkać w mieście, zaczynamy mieszkać na parkingu. Więc my musimy im dać alternatywę. Jeżeli dostanie alternatywę i zamiast przyjechać samochodem i, i parkować go przez 8 godzin będąc w pracy, przyjdzie sobie autobusem, to on będzie szczęśliwy, bo będzie miał łatwiej, łatwiej, taniej i prościej. I my będziemy szczęśliwi, bo nie będziemy mieć zajętych miejsc parkingowych. Ale my się borykamy z czymś, z czymś. Borykają się też inne miasteczka, nie tylko nasze. Nam śródmieście wymiera, bo mamy zupełnie zaniedbany ten urbanizm, taki rozsądny, wprowadzany no już w latach 80., na przykład przez Jana Gala, yy, duńskiego architekta. I my mamy taką sytuację, że po godzinie 16 1700 17 ten rynek, to śródmieście, nam wymiera. Tam się robi pustynia. Bo na dole mamy usługi, wynajmujemy coś na górze w tych kamienicach. Te kamienice nie wszystkie są remontowane, bo moim zdaniem miasto powinno się jeszcze bardziej zaangażować w remont i wciąganie tych mieszkańców. Myśmy powi powinni myśleć tym systemem, który nie jest niczym nowym i nadzwyczajnym, on jest znany już z starożytności, czyli to centrum miasta powinno nam żyć. Powinniśmy bardziej wertykalnie funkcjonować na tym terenie miasta i my na dole powinniśmy mieć usługi, powinniśmy mieć sklepy. Przychodnie zdrowia. Żłobki są bardzo ważne. Żłobków nie mamy też. My też chcemy żłobki inwestować w przedszkola, bo żłobków jest mało na terenie miasta. Te żłobki przedszkola powinny funkcjonować, na górze powinni ludzie mieszkać, bo wtedy po tej godzinie 16 nam miasto nie wymiera, a myśmy doprowadzili do sytuacji nie tylko my w Łańcuchu, ale w ogóle wszędzie. W Rzeszowie jest podobna sytuacja, że to miasto większe, ale we wszystkich małych miastach zapatrzeni. Yy, Pewnie pod wpływem kina amerykańskiego, bo ono było najbardziej dostępne, właśnie w to rozlewanie się, yy, w rozlewanie się przedmieści i mieszkamy teraz w takiej długiej, nieciągnącej się wiosce, ulicówce, bo mamy całą masę przedmieści, co nam powoduje te problemy komunikacyjne, ale powoduje nam to, że miasto jest miastem czasowym, terminowym. Ono funkcjonuje między godziną 7 a 16. A później ludzie się rozjeżdżają i go nie ma. A my byśmy chcieli, żeby to miasto żyło, bo jeżeli chcemy, żeby tutaj były jakieś spotkania kulturalne, eventy, to my byśmy chcieli, żeby one się odbywały na śródmieściu, ale żeby też ludzie przychodzili. Jeżeli ktoś. Będzie nam odjeżdżał 5 km do domu i musi nie zechce już do, te, do tego miejsca wrócić, bo to będzie dla niego za bardzo kłopotliwe. Znaczy się jest, bo my to widzimy, że jest kłopotliwe i musimy ściągać specjalnie i ten ucz uczestnictwo tych ludzi w tych wydarzeniach wcale nie jest duże. Mhm. Wspomniał Pan o przedsiębiorcach. Właśnie jak przedsiębiorcy czują się w mieście Łańcucie i co z Pana doświadczenia czy rozmów potrzebują? I czego oczekują? Znaczy, wie pani, ja jestem, znaczy, ja mam na co dzień przedsiębiorcę w domu. Moja żona jest lekarzem weterynarii od ponad 20 lat prowadzi własny gabinet. Ale mam też masę kolegów, którzy prowadzą w tym śródmieściu sklep i oni narzekają. No, y, nas zabijają sieciówki, bo one są tanie i dostępne. Mamy bardzo blisko Rzeszów, ale y, miasto nie w, nie współtworzy, czy nie stara się wytworzyć z tymi przedsiębiorcami drobnymi naszymi jakichś lokalnych marek, takiego lokalnego produktu, ale i takiej pomocy, żeby ludzie chcieli kupować w łańcucie, tylko niestety. No jest blisko do Rzeszowa. Za prezydenta Ferenca powstała największa ilość na mieszkańca galerii handlowych. Jest to odległość bliska, więc tych ludzi do Rzeszowa. Dużo wyjeżdża. Z tego względu przedsiębiorcy na pewno nie czują się dobrze. Co może zrobić z tym miasto? Miasto to musi rozmawiać przede wszystkim z ludźmi. Bo jeżeli się nie rozmawia z przedsiębiorcami, to my się nic nie dowiemy. Tak jak przy tej rewitalizacji rynku, tam z przedsiębiorcami nie rozmawiał. Wprowadzono w, w tej kadencji strefę płatnego parkowania, ona nie jest zła. Ona jest y, dobra, jest, znaczy jest dobra, jest potrzebna, ona po prostu musi powstać i musiała powstać. Tylko że nic z miasta, żaden przedstawiciel burmistrza nie był w stanie pójść do tych przedsiębiorców, którzy przecież w tej strefie funkcjonują na co dzień. Zapytać się, posłuchaj, powiedz mi, czy jak ja wprowadziłem tobie strefę płatnego parkowania, to ona wpłynęła na ciebie negatywnie, czy ty może jesteś zadowolony, czy ty masz więcej klientów, bo oni się wymieniają, czy ty może masz mniej klientów. Zapytać się, czy można by było coś zmienić, czy może by wprowadzić 15 minut za darmo, pół godziny za darmo, czy może odwrotnie, może to opłaty są za małe, bo my, my tego nie wiemy, bo jeśli nikt nie, nie zapytał, my sobie możemy tylko dumać, i myśleć, wymyślać po swojemu. Nikt tego dialogu nie przeprowadził, więc jak się mają czuć yy, przedsiębiorcy? Yy, była podjęta uchwała, ten pod, podatek od środków transportu mamy w łańcuchu niski, nie przynosi efektu. Wcale nie ma więcej przedsiębiorców. Więc to chyba nie jest już problem w tym, czy jest yy, wyższy podatek, tylko w, w tym dialogu, jeżeli przedsiębiorca ma z kim rozmawiać i nikt go nie będzie straszył, będzie dla niego. Przyjemny, będzie z nim, chciał go wysłuchać, bo ja nie mówię, że musi się z nim zawsze zgadzać. Burmistrz nie jest od tego, żeby go wszyscy kochali, bo to nie zupa pomidorowa. Nie musi każdemu przytakiwać, ale musi, bo taki ma obowiązek rozmawiać. No po to jest. On się nie może zamykać i nie może się obrażać. No a ten akurat się i zamyka, i obraża. Jeżeli nie jest coś po jego myśli, to stajemy się automatycznie jego przeciwnikami, a to nie na tym ma polegać funkcjonowanie organu publicznego w środowisku. Szkuje się dosyć zacięta rywalizacja. Jak pan ocenia swoje szanse? A Bardzo dobrze. Jestem optymistą. Naprawdę bardzo dobrze, bo to miasto potrzebuje jakiejś zmiany. Mnie bardzo bardzo optymistycznie natchnęło to, że mam tak dużo kobiet, które są bardzo niechętne i one chciały przyjść, i to jest naprawdę coś wspaniałego. Ja czuję, czuję tą energię, bo naprawdę nie tylko kobiet, bo to mam też wspaniałych chłopców, którzy chcą iść i zawalczyć o mandat radnego. Pani są wszyscy zupełnie świeżi w polityce poza jednym przypadkiem, poza jednym kandydatem i są bardzo różnorodni. Myślę, że szanse mamy bardzo duże, dlatego że my jesteśmy otwarci na rozmowy z ludźmi. My się nie zamykamy, my nie straszymy, my się uśmiechamy, chcemy, chcemy porozmawiać. Nikogo, nikogo nie będziemy zastraszać, do nikogo nie będziemy traktować agresywnie. W takim razie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa do rozmów z Panem Damianem Szubartem, kandydatem na burmistrza z Komitetu Wyborczego Wyborców Łańcuch Łączy. Życzymy powodzenia w imieniu redakcji i dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Rzeszów 24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.